Kwasowość gleby odgrywa ważną rolę w procesie rozwoju rośliny i wpływa na to, jakie są składniki odżywcze obecne w glebie, a w dalszej kolejności na dostępność tych składników. Każdy żyjący organizm potrzebuje składników odżywczych, aby rosnąć i się rozwijać. Tak samo jak w przypadku roślin, potrzebują one zawartych w glebie minerałów. Ważnymi składnikami odżywczymi dla roślin są bor, ponieważ wzmacnia błony i pobudza rozwój punktów wzrostu, wapń, który jest składnikiem ścian komórkowych i jako taki wzmacnia komórki, chlor, który jest niezbędny dla zachowania bilansu soli i pobierania innych składników odżywczych, fosfor, który odpowiada za transport energii w roślinie, jest ważnym pierwiastkiem dla budowy korzeni, kwiatów i nasion. Żelazo jest niezbędne do rozwoju chloroplastów. Wapń aktywuje różne enzymy i odgrywa istotną rolę w bilansie soli w roślinie. Miedź jest niezbędna w wielu reakcjach utleniania i redukcji w roślinie. Reakcje te nie mogłyby zachodzić bez miedzi. Miedź umożliwia również tworzenie się witamin. Magnez, który jest składnikiem chloroplastów i budulcem enzymów oraz ścian komórkowych. Mangan jest niezbędny do utrzymania wytrzymałości chloroplastów i umożliwienia utleniania tlenu. Dzięki niemu możliwy jest też metabolizm rośliny. Molibden jest niezbędny do pobierania azotu, wiązania azotu i redukcji azotanów. Molibden jest też budulcem niektórych hormonów roślinnych. Nikiel umożliwia funkcjonowanie enzymów w celu utrzymania obiegu azotu. Azot jest ważnym składnikiem m.in. aminokwasów i chloroplastów. Azot pobudza też wegetatywny rozwój rośliny. Cynk, który jest składnikiem różnych enzymów. Siarka jest składnikiem różnych aminokwasów i białek. Wspiera również wzrost korzeni i twardość roślin. Problemy związane ze wzrostem roślin. Problemy związane z tym mogą być spowodowane niedoborem składników odżywczych, przypuszczalnie związanych z kwasowością gleby. Optymalny poziom pH wynosi od 6 do 7. Niski poziom kwasowości zatrzymuje pobieranie tych składników. Dzieje się tak dlatego, że jony mają negatywny wpływ na wzrost korzeni, a w efekcie na pobieranie składników odżywczych. Ponadto niskie wartości pH zmniejszają dostępność składników odżywczych. Z drugiej strony wysoki poziom kwasowości może powodować pobieranie przez substancje odżywcze różnych postaci, które mogą być nieprzyswajalne przez rośliny lub są przyswajalne w mniejszym stopniu. Kwasowość gleby na absorpcję azotu. Dobrym przykładem znaczenia kwasowości jest pobór azotu. Rośliny nie mogą przyswajać tej substancji jako gazu i dlatego muszą pobierać ją z tlenu, gdzie występuje ona w postaci azotanu lub amonu. W procesie tym niezbędny jest też udział innych bakterii. Bakterie wiążące azot umożliwiają przekształcenie azotu znajdującego się w atmosferze w amon. Bakterie gnilne przekształcają zużyte białko martwych organizmów w amoniak. Bakterie azotynowe przekształcają amoniak w azotyn. Bakterie azotanowe przekształcają azotyn w azotan. Krótko mówiąc, bakterie te są niezbędne roślinom do wchłaniania azotu. Bakterie działają najskuteczniej przy poziomie pH wynoszącym pomiędzy 6 a 7. Poniżej 6 nitryfikacja występuje w coraz mniejszym stopniu. Ma to ogromny wpływ na roślinę, ponieważ znaczenie azotu jest bardzo istotne. Na przykład jest on niezbędny do produkcji nukleotydów, które są budulcem DNA roślin. Bez azotu roślina nie jest w stanie odnawiać swoich komórek, co ostatecznie powoduje jej obumarcie. Tyle tytułem wstępu, ale jak my, bez zastosowania szczegółowych badań gleby, możemy określić kwasowość gleby w naszym ogrodzie?
Przygotowałam dla Was dwie porady i może to pomoże Wam we wstępnej ocenie. Proszę, posłuchajcie. Kwasowość gleby. O kwasowości gleby powiedzą nam rodzaje kwasów rosnących na danym terenie. Poziom kwasowości jest bardzo ważną cechą gleby. Od tego wskaźnika zależy powodzenie uprawy niektórych roślin ogrodniczych. Określając rodzaj kwasowości gleby, możemy bezpiecznie skupić się na chwastach. Niska kwasowość 6 do 7 pH. Na takiej ziemi rośnie łopian, powój, mak. Glebę można zakwasić roztworem nadmanganianu potasu. Gleba obojętna 5,5 do 6 pH. Rosną tu pokrzywa, wilczomlecz, łoboda, tasznik. Podwyższona kwasowość 5 do 5,5. Takie gleby preferują koniczyna, rumianek, trawa pszeniczna, mniszek lekarski, babka lancetowata, podbiał. Możemy odkwasić glebę wapnem 200 g na metr kwadratowy. Bardzo kwaśna gleba 4,5 pH i poniżej. O takim wskaźniku przemawiają rosnące na ziemi mech, skrzyp, jaskier, tużyca i paproć. Aby poprawić jakość gleby, konieczne jest dodanie do niej wapna w ilości 800 do od 600 do 800 właściwie gram na metr kwadratowy. Wapnowanie jest pożądane corocznie jesienią. Dodatkowe sposoby określenia poziomu kwasowości gleby. Pierwszy sposób. Podgrzejmy szklankę deszczówki lub wody destylowanej do 100 stopni. Zanurzmy w niej kilka liści porzeczek. Po ostygnięciu wody musimy wsypać do szklanki trochę ziemi. Jeśli woda zmieni kolor na czerwony, gleba jest kwaśna. Jeśli jest niebieska, to zasadowa. Zielona wskazuje na neutralny poziom kwasowości. Drugi sposób. Ziemię należy polać octem. Jeśli powstanie piana, gleba ma odczyn zasadowy. Jeśli nie ma reakcji, gleba jest kwaśna. Gleby kwaśne są dobrą przystanią dla ziemniaków, melonów i kukurydzy. Ziemie lekko kwaśne są dopuszczalne dla pomidorów, ogórków, cukinii, moreli, winogron, porzeczek, malin. Gleba obojętna jest preferowana przez marchew, kapustę, cebulę. Gleba lekko zasadowa i zasadowa nadaje się na wiśnie, śliwki, rokitniki. Jak określić kwasowość gleby za pomocą czarnej porzeczki? Trudna sztuczka doświadczonych ogrodników. Doświadczeni ogrodnicy starają się monitorować poziom kwasowości gleby na swoim terenie, ponieważ w dużej mierze od tego zależy jakość plonu. Niewiele roślin może pochwalić się zdolnością do wzrostu w kwaśnej glebie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że tę kwestię można określić bardzo dokładnie i szybko. Jak najlepiej to zrobić? Aby zawsze mieć pod ręką darmowy test i dokładny, doświadczeni ogrodnicy zawsze sadzą na działce czarną porzeczkę, której liście będą nam potrzebne do dalszych działań. Warto zauważyć, że liście innych jagód zupełnie nie nadają się do tego. Bierzemy kilka liści i zaparzamy herbatę. Wystarczy tylko pół litra wody. Później przecedzamy i wlewamy do słoików, które pozwolą ocenić kolor roztworu. Niewielką ilość ziemi wsypujemy do każdego pojemnika i łączymy z herbatą porzeczkową. Ziemię trzeba rozpuścić, a następnie ocenić pojawiające się wyniki. Jeśli odcień wody się nie zmienił, to Twoja gleba jest wysokiej jakości i zrównoważona. Ciecz o lekko niebieskawym odcieniu wskaże normalny poziom kwasowości. Wszystkie inne odcienie wskazują, że gleba wymaga procedur odkwaszania.